Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Dzień dobry, dzień dobry. 129 odcinek podcastu Rób WordPressa, a w nim będzie mowa o filtrowaniu treści w WordPressie, w zasadzie o filtrowaniu i pokazywaniu różnych postów w zależności od określonego kontekstu czy od naszych potrzeb. Zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, to kilka takich małych ogłoszeń. Pierwsze no to jest oczywiście WordCamp w Warszawie, który odbędzie się w czerwcu 11-12 czerwca. I w poprzednim odcinku, w 128 odcinku, moim gościem był Kamil Kawałko, który jest jednym z organizatorów tej imprezy i możecie posłuchać w tym odcinku, czego się w ogóle możecie spodziewać. A jeśli chcecie się włączyć w organizację tej imprezy, na przykład jako prelegent bądź wolontariusz, który będzie pomagał przy organizacji tej konferencji, no to jest taka możliwość. Oczywiście wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie konferencji. Konferencji, albo w tym 128 odcinku podcastu. Także jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, no to po wysłuchaniu tego zapraszam Cię do 128 odcinka. Druga informacja, jaką chciałem się z Tobą podzielić, to taki cykl webinarów organizowanych przez mojego partnera czyli markę Cyberfolks. Ten cykl webinarów będzie dotyczył motywów blokowych i nowych możliwości, jakie pojawią się w WordPressie. Te webinary będzie prowadziła Magda Paciorek, która była gościem w moim podcaście. Zresztą Magdę również możecie kojarzyć z takich imprez jak WordUpy czy WordCampy, bo również często dzieli się wiedzą w prezentacjach. Co prawda, jeśli słuchasz tego odcinka później niż w poniedziałek, 9 maja i później niż o 11, no to ten pierwszy webinar na żywo już się odbył. Natomiast jeszcze w kolejnych tygodniach będziesz miał okazję być na żywo. A myślę, że ten pierwszy webinar możesz też obejrzeć jako po prostu nagranie. Myślę, że temat warty uwagi. Sam już się zapisałem i zarezerwowałem sobie czas na obejrzenie tych webinarów, bo myślę, że Magda podzieli się solidną porcją wiedzy. No i też będziemy na bieżąco z tym, co gdzieś tam przyniesie nowa wersja WordPressa. No dobrze, to tych ogłoszeń byłoby na tyle, a teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli filtrowania. Treści na naszych stronach, podziału tych treści i co mam tutaj na myśli, bo dzisiaj chcę się odnieść do takiego jednego konkretnego przypadku. Czasem zdarza się, że mamy na blogu. Na blogu, na stronie jakieś takie treści właśnie w charakterze blogowym, czyli jakąś po prostu serię postów, ale tematycznie te treści są w jakiś tam sposób podzielone i na przykład nie chcemy, aby na stronie głównej naszego bloga wyświetlały się treści z jakiejś danej kategorii. Zresztą ja ostatnio miałem dokładnie taki case do obsłużenia, że. Był blog, na którym były takie ogólne treści, plus była taka specjalna kategoria z przepisami. I moje zadanie polegało na tym, żeby wykluczyć z głównego bloga wszystkie wpisy z kategorii przepisy, czyli że jeśli na stronie pojawi się jakiś nowy wpis w kategorii przepisy, to żeby on nie pojawiał się na blogu. No i tego typu Zabiegi, powiedzmy, dzisiaj omówię w podcaście. Tutaj też jeszcze wspomnę o jednym mechanizmie WordPressa, który bardzo lubię, z którego bardzo często korzystam, i mam na myśli tutaj własne typy postów, bo ten mechanizm omówiłem w 26 odcinku tego podcastu. W 27 odcinku były omówione również własne taksonomie, a 28 to były bodajże własne. Pola. Także to jest taki, taka trójka odcinków, której też warto wysłuchać w kontekście właśnie budowania struktury treści. Ja w dzisiejszym odcinku skupię się tutaj na tym, jak filtrować tą treść, dzielić tą treść w zależności od jakichś tam konkretnych warunków. Jeśli chodzi o standardowe wpisy blogowe WordPressa, oczywiście. Te mechanizmy można również zastosować do tych własnych typów postów. Natomiast ja dzisiaj będę podawał przykłady związane z takimi standardowymi blogowymi wpisami. Jeśli mamy bloga na WordPressie i mamy tam powiedzmy 100-200 postów pogrupowanych w różne kategorie, no to do wyświetlania tych postów jest stosowany tak zwany mechanizm takiej standardowej pętli WordPressa. Ja podlinkuję tutaj do sekcji dokumentacji y, omawiających właśnie ten mechanizm, który jest określony jako the loop, czyli no, taka pętla, która wyświetla te treści na naszej stronie. Chodzi tutaj po prostu o to, że y, według jakichś tam kryteriów są wyświetlane na przykład wpisy na y, stronie głównej jeśli mamy WordPress skonfigurowanego tak, aby strona główna wyświetlała ostatnie wpisy z bloga. I jeśli mamy taką Domyślną konfigurację, no to, jak pewnie wiesz, będą to. Ostatnie wpisy, ostatnio dodane, a w zasadzie można powiedzieć, nawet nie tyle ostatnio dodane, co wpisy, które mają najnowszą datę publikacji. Będzie to na przykład 10 ostatnich wpisów, to też jest domyślna ilość wpisów, które są wyświetlane. Ten parametr oczywiście można konfigurować w panelu administracyjnym i też pewnie spotkałeś się z czymś takim jak przypięty wpis, jeśli piszesz wpis na blogu, i wtedy. WordPress ignoruje jakby datę tego wpisu, tylko ten przypięty wpis będzie zawsze wyświetlany przed wszystkimi innymi wpisami. I teraz powiem ci jak możesz wpływać na to co tak naprawdę ta pętla wyświetla, bo ta pętla działa tak naprawdę nie tylko na stronie głównej, ale również na takich widokach jak na przykład widok kategorii, widok danego tagu. Widok autora, czy jakieś archiwum związane choćby z datą, czyli np. wpisy z danego roku, danego miesiąca, czy danego dnia. Jeśli mielibyśmy bardzo dużo tych wpisów i chcielibyśmy wyświetlić np. wpisy do danego dnia, tam działa ta pętla i ona po prostu generuje nam listę tych wpisów w oparciu o jakieś tam parametry, o jakieś kryteria, które są stosowane do wyciągnięcia tych postów z bazy danych. I tutaj przechodzimy do takiego mechanizmu, który pozwala nam te parametry zmieniać. Jest to hook preget post. Jest to filtr, który pozwala nam modyfikować to zapytanie. No bo załóżmy, że mamy ustawione także na blogu pojedyncza podstrona blogowa wyświetla nam 10 wpisów i tak samo będzie w przypadku widoku kategorii. Czyli jeśli będziemy mieli kategorię na przykład przepisy, no to zostanie tam wyświetlone 10 ostatnich przepisów i pojawi się jakaś paginacja, czyli przejście tam do drugiej, trzeciej strony i tak dalej. No ale być może chcielibyśmy zrobić na przykład tak, że właśnie dla tej kategorii przepisy chcielibyśmy wyświetlać tych przepisów powiedzmy. 20 albo 30, ale wszystkie inne kategorie czy wszystkie inne podstrony blogowe mają wyświetlać po 10, tak jak jest to skonfigurowane w WordPressie. Więc za pomocą tego filtru preget posts możemy zmodyfikować to zapytanie, które wybiera nam te treści. Dla danej kategorii, i tam możemy ustawić parametr, który się nazywa POST PER PAGE, i tam ustawiamy go na 30 i wtedy będzie zwracane 30 wpisów. Oczywiście musimy to obwarować odpowiednimi warunkami, i do tego służą tak zwane conditional tags. To są takie funkcje, które zwracają nam zwykle wartość true lub false i może być to na przykład funkcja w stylu is kategorii i na przykład podajemy slaga danej kategorii czyli na przykład is kategorii przepisy no to ustaw wtedy tam powiedzmy te 30 30 wpisów oczywiście to opakowujemy w jakiegoś ifa i wtedy jest to stosowane tylko do tej kategorii i tutaj tak naprawdę ten filtr daje nam ogrom możliwości, bo możemy w bardzo, bardzo różny sposób wpływać na to, co będzie wyświetlone w danym widoku, czy to strona główna, czy właśnie widok konkretnej kategorii, ale też musimy pamiętać o tym, że musimy sobie to obwarować w odpowiedni sposób właśnie za pomocą tych conditional tags i odpowiednich warunków. Tak, aby ograniczyć właśnie zakres działania tych zmian w zapytaniu, które my zrobimy. No bo, tak jak mówię, ten przykład z liczbą wyświetlanych wpisów, no to jest taki, powiedzmy, najprostszy przykład. Ale oczywiście możemy też iść krok dalej i wpływać bezpośrednio już na kryteria, według, którego są, według których są wyciągane te wpisy do wyświetlenia. I tak jak wspominałem, miałem jakiś czas temu taki przypadek, gdzie musiałem po prostu wykluczyć ze strony bloga jedną z kategorii. Czyli podstrony blogowe miały wyświetlać wszystkie wpisy z wyjątkiem wpisów należących do danej kategorii. No i wtedy skonstruowałem sobie oczywiście odpowiedni warunek, że to ma dotyczyć podstrony blogowej, i wykluczyłem daną kategorię za pomocą odpowiedniego parametru. Tutaj, oczywiście, w podcaście ciężko mi przekazać konkretny kod, zresztą bez, bez sensu by było, myślę, to jakbym ci przeczytał konkretną formułkę. Natomiast w notatkach do tego odcinka na maciejkuchnik.pl łamane na 129 podlinkuję do dokumentacji WordPressa, i tam, w dokumentacji, właśnie dotyczącej tego hooka Preget Post, znajdziesz konkretne przykłady, właśnie które pokazują jak zrobić określone jakieś tam wykluczenia, na przykład jak wykluczyć ze strony głównej konkretne posty, nawet, bo, bo można nawet się pokusić o wykluczenie jakichś tam konkretnych postów, podając po prostu ich identyfikatory, bądź jak na przykład ograniczyć wyświetlanie wpisów choćby po datach tak bo mamy też tam bardzo bogate możliwości jeśli chodzi o Zakres czasowy tych postów i możemy na to również wpływać. Zresztą, wszystkie parametry, które, których możemy użyć, z których możemy skorzystać, są wypisane w dokumentacji WordPressa, przy dokumentacji klasy WPQRy, bo tam mamy podane no, praktycznie wszystkie parametry, również w różnych kombinacjach, i tam znajdziemy takie rzeczy, na przykład jak wykluczyć konkretną kategorię. Jak wyciągnąć posty z kilku kategorii? Bardzo podobny mechanizm można zastosować do tagów, czyli wykluczyć jakieś wpisy z danym tagiem. Oczywiście te wszystkie parametry działają również z własnymi taksonomiami, o których wspomniałem wcześniej, więc jeśli tagi i kategorie na przykład nie będą wystarczające, no to zawsze można dodać jakąś własną taksonomię, a potem dodać kawałek kodu, który będzie pokazywał bądź wykluczał jakieś wpisy na bazie właśnie tych własnych taksonomii. Zresztą bardzo podobnie można użyć tutaj pool post meta i jeśli dany wpis będzie miał na przykład pole z jakimś tam kluczem i z jakąś wartością, no to na przykład wyświetlić wtedy te, te wpisy w danym kontekście, bądź je na przykład wykluczyć, to tu oczywiście już w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Oprócz takich rzeczy jak wykluczanie danego Danych wpisów, czy, czy dodawanie ich jakby do, do całego zakresu wyświetlania tych danych, możemy również wpływać tutaj na przykład na kolejność wyciągania tych wpisów. Bo tak jak powiedziałem, no domyślnie, WordPress pokazuje nam te wpisy w kolejności od najnowszego do najstarszego, czyli najnowsze wpisy na blogu będą lądowały zawsze na górze. No ale być może my mamy jakąś taką. Sytuację, jakąś taką potrzebę, że albo potrzebujemy odwrócić tak globalnie kolejność wyświetlania tych postów, czyli żeby te najstarsze posty były na górze, a najnowsze były coraz dalej. A może potrzebujemy tego, na przykład, tylko dla jednej określonej kategorii, albo na przykład dla jednego konkretnego autora, jeśli to jest archiwum autora, no to dzięki temu filtrowi preget posts i tym odpowiednim parametrom. Możemy po prostu sobie to tak ustawić i tak obwarować warunkami, żeby, żeby zmienić kolejność, na przykład dla danego, na przykład dla widoku autora. Tak? I tutaj tak naprawdę ograniczają nas tylko nasze potrzeby i umiejętność stosowania tych warunków, w połączeniu oczywiście z modyfikowaniem tego zapytania. Być może teraz wydaje ci się dosyć zawiłe to wszystko co powiedziałem, natomiast jeśli zobaczysz te przykłady w dokumentacji, o których mówiłem, to myślę, że dużo Ci się rozjaśni, bo tam naprawdę za pomocą kilkulinijkowych takich snippetów można uzyskać bardzo fajne efekty i jedyne na co bym tutaj uważał, to właśnie na ten zasięg działania, bo jeśli na przykład zmodyfikowalibyśmy ilość wyświetlanych postów na, nie wiem, minus jeden, to by znaczyło, że, one są, że są wyświetlane wszystkie wpisy, które spełniają dane kryterium i nie obwarowali tego odpowiednimi. Warunkami, no to przy większych stronach może to wywołać bardzo mocne spowolnienie strony, ponieważ byłoby to stosowane na przykład do wszystkich miejsc, w których są wyciągane jakiekolwiek posty, więc zawsze trzeba dać odpowiednie warunki, korzystając właśnie z tych conditional tags, aby się upewnić, że na przykład dany, dany parametr będzie stosowany tylko do widoku danej kategorii, czy, czy na przykład pod strony blogowej, no to już tak jak mówię w zależności od tego, gdzie chcemy zmodyfikować to wyświetlanie. A jeśli chodzi o to, gdzie umieścić taki kod, no to mamy w zasadzie dwie opcje. Albo będzie to standardowo plik PHP, i tutaj najlepiej, żeby to był motyw potomny, żeby aktualizacja tego motywu nie nadpisała nam tego kodu chyba że jest to jakiś customowy motyw nasz, no to oczywiście możemy go umieścić normalnie w functions.php w tym głównym motywie. Ewentualnie możemy taki kod umieścić jako wtyczka. W zasadzie to może być dosłownie jeden plik z odpowiednim nagłówkiem, a potem wklejamy ten kod i Taka wtyczka pojawi się normalnie na liście wszystkich wtyczek. Wystarczy, że ją aktywujemy i ten kod będzie działał już w naszym WordPressie. E, oczywiście jest też trochę wtyczek, które korzystają z tego mechanizmu, z tego filtra Preget Posts. I takie wtyczki to na przykład Ultimate Kategory Excluder. I tych wtyczek jest jeszcze co najmniej kilka, które pozwalają na przykład wykluczyć konkretne kategorie czy konkretne tagi z widoku bloga, albo jeszcze w inny sposób wpływać na na listę tych wpisów, które są wyświetlane. Ja tutaj nie podam Ci żadnych konkretów, bo szczerze mówiąc nie korzystałem z tych wtyczek, bo tak jak mówię, no jeśli miałem potrzebę wpłynięcia właśnie w jakiś sposób przefiltrowania na przykład postów blogowych, odfiltrowania jakiejś kategorii, czy tagu, czy postów spełniających jakieś tam inne kryterium, no to korzystałem po prostu z kawałka kodu, który robił to dla mnie ale myślę, że, jeszcze, że jeśli zajrzysz do repozytorium wtyczek tego oficjalnego na WordPress.org, no to, to znajdziesz tam kilka wtyczek, dzięki którym też osiągniesz podobne, podobne rezultaty. Oczywiście na pewno będą one miały w pewien sposób ograniczone możliwości, no bo w kodzie możesz sobie wymyślić praktycznie dowolny scenariusz i go zrealizować. Natomiast no, jeśli chodzi o te wtyczki, no, to już w zależności od tego, co przewidział autor, no, to, to tak naprawdę e, tyle mamy do dyspozycji. I tutaj wpisałem dla przykładu taką frazę jak exclude category i wyświetliły mi się właśnie dwie wtyczki na pierwszym miejscu. Jest to exclude category from blog, czyli e, no, jak sama nazwa mówi, możemy wykluczyć konkretną kategorię, na przykład albo z, ze strony głównej, albo z podstrony bloga, ewentualnie z wyników wyszukiwania, albo ten Ultimate Category Excluder. Tutaj z tego co widzę, to on też pozwala wykluczyć konkretną kategorię z, na przykład z widoku archiwów, czy z widoku strony głównej. Zresztą jak rzucicie sobie okiem, na, na screeny tutaj w repozytorium, no to myślę, że wszystko będzie jasne. Tak jak mówiłem wcześniej, ciężko tu recytować Wam ten kod do ucha. Natomiast na mojej stronie na macejkuchnik.pl łamane na 129 w notatkach do tego odcinka znajdziesz linki do konkretnych miejsc w dokumentacji WordPressa, które prezentują właśnie dokładnie te rzeczy, o których dzisiaj tutaj usłyszałeś. Więc myślę, że bez problemu zorientujesz się, o co tam chodzi, bo każdy taki przykład, każdy taki snippet jest opisany i jest po prostu informacja, co on robi. Zresztą też, patrząc na, na ten kod, myślę, że jeśli znasz język angielski, przynajmniej w takim podstawowym stopniu, no to też bez problemu złapiesz, co ten dany kod robi, bo. Jest on dosyć czytelny nawet dla osób, które nie są jakoś szczególnie biegłe, jeśli chodzi o programowanie. W dzisiejszym odcinku to tyle. Ja się z Tobą żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień.